Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu. Dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Drugi list Piotra, 1 rozdział, 19 werset. W prognozach pogody obejmujących większy obszar na Ziemi niezbędna jest pomoc satelitów pogodowych. Każdy z nas zna wywierające spore wrażenie zdjęcia huraganów nad północnym Atlantykiem, które umożliwiają wystarczająco wczesne ostrzeżenie statków i miast w zagrożonej okolicy. W przeciwieństwie do tego wielki żaglowiec Hyacinth, płynący w sierpniu 1831 roku w kierunku wyspy Barbados, posiadał jedynie barometr. Morze wyglądało spokojnie, a niebo bezchmurnie. Tym większe było zdziwienie kapitana, gdy ten, będąc w swojej kajucie, skierował wzrok na to urządzenie. Nagle wskazówka spadła wyjątkowo nisko i zaczęła wskazywać sztorm. Zatroskany wyszedł na pokład, aby szukać na wodzie i niebie zwiastunów zmiany pogody, jednak nic na nią nie wskazywało. Kapitan naradził się ze swoimi oficerami. Ci wyszli z założenia, że urządzenie wskazuje nagłą zmianę pogody, dlatego że jest uszkodzone. Jednak doświadczony kapitan obawiał się huraganu na tym obszarze i poważnie podszedł do ostrzeżeń barometru. Kazał zwinąć żagle i zabezpieczyć wszystkie nieprzymocowane części znajdujące się na statku, aby uchronić go oraz załogę przed uszkodzeniem. Już 2 godziny później huragan dosięgnął statek Hyacinth. Ten jednak dzięki dobremu przygotowaniu mógł wzorowo stawić czoła wichurze. Również dla żeglugi po oceanie naszego życia Bóg wyposażył nas w barometr. Jest nim słowo prorockie, o którym mowa w tym fragmencie z Piotra, którym zacząłem dzisiejsze nagranie. Prorocy starotestamentowi, a potem sam Pan Jezus Chrystus, a ostatecznie apostołowie Pana Jezusa Chrystusa, pozostawili nam liczne prorockie wskazówki, abyśmy potrafili rozpoznać znaki czasu i odpowiednio wcześnie we właściwy sposób na nie zareagować. I takim wskazaniem barometru jest na przykład wypowiedź ze Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza 21:27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Pan Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, przyjdzie znowu. Jego przyjście będzie jednak poprzedzone różnymi znakami na ziemi, które będą nam, a w zasadzie nie nam, tylko tym, którzy pozostaną, barometrem danym przez Boga. Pan Jezus wymienia w kontekście zacytowanego przed chwilką wersetu zarówno znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, jak również huczenie morza i fal przy bezradności oraz strachu wypełniającym ludzi zauważających, że świat wymyka się im spod kontroli. Zmiany klimatyczne oraz ich skutki, na przykład wzrost poziomu mórz, następnie kryzys finansowy i gospodarczy, w końcu coraz większe zagrożenie terrorystyczne z jednej strony, zaś z drugiej wzrastająca kontrola obywateli przez państwo. To wszystko wypełnia nas raczej ponurym nastrojem. Pan Jezus zaś nawołuje, abyśmy zwrócili uwagę na początek tych wydarzeń. Im bardziej będą one postępowały, tym większa będzie bezradność i strach ludzi. Barometr Biblii już od dłuższego czasu wskazuje sztorm.
staje się to jeszcze bardziej bezsprzeczne, gdy weźmiemy pod uwagę to, co pisze apostoł Paweł o odstępstwie od biblijnej wiary oraz znakach końca czasu. Te jego słowa dokładnie wypełniają się na naszych oczach. Większość społeczeństwa w krajach dawniej zwanych chrześcijańskimi mówi obecnie o Chrystusie w ten sposób, jakbyśmy to zacytowali: nie chcemy, aby ten nad nami panował. Odrzucają nie tylko biblijne zasady rozróżniania tego, co dobre i złe, ale również samego Jezusa Chrystusa. Nie biorą na poważnie ostrzeżeń biblijnego barometru. Możesz o tym przeczytać w 2 Tesaloniczan 2:3, w Ewangelii Łukasza 19:14. Ważne jest więc dla każdego osobiście, aby nie podążać na ślepo za większością w kierunku wiecznego zatracenia, lecz jak kapitan tego statku, Hiacynt, odpowiednio wcześnie na wszystko się przygotować.